W Anglii odbędą się pierwsze mistrzostwa świata w obserwowaniu schnącej farby. Cicho, nie śmiejcie się. Zawodnicy będą musieli nieprzerwanie patrzeć na schnącą farbę, nie odrywając od niej wzroku. Organizatorów mistrzostw zainspirowało popularne w angielskim powiedzonko I'd rather watch paint dry, czyli wolałbym raczej patrzeć, jak schnie farba. No na przykład żona mówi, obejrzyj ze mną serial, nie? A mąż nie cierpi seriali i odpowiada, już wolałbym patrzeć, jak schnie farba. No to pomaluj, kochanie, mieszkanie. Słuchajcie, fajnie by było w Polsce takie mistrzostwa urządzić, tylko w języku polskim ciężko znaleźć odpowiednik angielskiej farby, nie? Najbliższy jest, wolałbym kamienie przy drodze tłuc, ale to zbyt dynamiczne, jak na tego typu mistrzostwa. Może fajne by było nieprzerwane mistrzostwa w a kto z nami nie wypije tego we dwa kije, nie? Bardziej jednak pasowały powiedzenie bliższa ciału koszula i zawodnicy mieliby nieprzerwanie patrzeć, jak przylega koszula do ciała, nie? Albo lepiej, mistrzostwa w byle do wiosny, nie? Zawodnicy nieprzerwanie wypatrywaliby wiosny. Ale znalazłem idealne powiedzenie w naszym języku, znalazłem na mistrzostwo we wpatrywaniu się. Brzmi ono, czy to z góry, czy pod górę, furman zawsze patrzy w końską dziurę. A jak nie, to zawsze można urządzić mistrzostwa w już wolę słuchać felietonu Wolbratowskiego. Chociaż ja już wolałbym patrzeć, jak schnie farba. Oczywiście to z mojej strony koketeria.